Wspomniałem, przed nami runda trzecia, już runda pytań i pytania związane z bezpieczeństwem. Pytanie brzmi, jaka jest pana bądź pani koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa militarnego i energetycznego? Bardzo proszę o odpowiedź Szymona Hołownię. Bezpieczeństwo narodowe to dzisiaj nie tylko czołgi, samoloty czy łodzie podwodne, których tak bardzo polskim siłom zbrojnym przez to, co zrobił PiS przez ostatnich 5 lat brakuje. To też bezpieczeństwo rozumiane tak, jak powinno być w XXI wieku. To bezpieczeństwo naszych kont bankowych, naszych e-maili, naszych kont w mediach społecznościowych. Jako prezydent doprowadzę do zmiany kompetencji, do zrobienia z Biura Bezpieczeństwa Narodowego nowoczesnego centrum zarządzania bezpieczeństwem Polaków. Będę zwoływał co kwartał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, którą poszerzę nie tylko o tych czynnych polityków, ale i tych byłych, na przykład byłych prezydentów, zapraszając do niej choćby pana prezydenta Andrzeja Dudę. Musimy dzisiaj myśleć o bezpieczeństwie w zupełnie nowy sposób, bo bezpieczeństwo, również to energetyczne, o którym pan wspomniał, to jest osobna historia, która rozwija się na naszych oczach. Bezpieczeństwo to nie tylko dywersyfikacja, to też odnawialne źródła energii, to też rozproszona energetyka, wspieranie samorządów w tym, żeby brały swoją część odpowiedzialności za to, że wszyscy będziemy... Pan coś w wojsku był? A co to ma do rzeczy? Chodzi o posiadanie szerokiej, strukturalnej wiedzy. Znaczy, w zasadniczej służby się nie było. Miałem wrzody żołądka. Jakie to ma znaczenie? Ot, widzicie państwo. Taki to wódz się trafił, co prochu na strzelnicy nawet nie powąchał, ani o nucy na nodze nie zawinął. A do dowodzenia pierwszy. Lucyferek się nauczył.